Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat. Zaczęły się święta środka jesieni. Są to święta oparte na księżycowym kalendarzu. Związane są z powrotami do domów po długim i gorącym lecie. Związane są często z dożynkami również. Tradycyjnie również jada się, wtedy jest wiele tradycji. Zapala się latarnie, wróży się z płomienia. Wraca się do domu, puszcza się takiego różnego rodzaju światełka na wodzie. Do tego są ciasteczka księżycowe, mooncakes, yuebing. Każde o innym smaku. Tutaj akurat mam, one są ślicznie opakowane w cudowne opakowania, w śliczne pudełeczka, podawane w ładnych torebkach. To jest akurat przykład od znajomego GM-a, dewelopera hoteli, który ma akurat Hotel Renaissance i oni właśnie standardowe ciastka. Zrobię właśnie teraz proces próbowania tego. One są robione zwykle z pasty, akurat na przykład ten jest robiony z pasty z lotosu. Każdy ma inny smak. Są, przyznam, troszeczkę mdłe i suche, ale spróbuję, bo te zwykle rokrocznie są bardzo dobre. Zaraz spróbuję tego. Ten jest z daktylami. Wow, pychota z orzechami. Niam, 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 niam. Cudo. Większość tych ciastek jest niezjadliwa. Tradycyjnie oni je zjadają jako desery. Lokalsi używają tutaj pasty z korzenia lotosu, pasty staro czy ze słodkich ziemniaków. Te droższe ciasteczka są robione z owocami i z wszelkiego rodzaju, jak to się mówi po polsku, banicjami. Nie banicjami, jak się to słowo nazywa? Bakaliami. O, już wiem. Tutaj jest następny, zaraz spróbujemy ten. O, to jest pasta taro. Jest bardzo mięciutki i w środku ma, teraz wydubię, w środku ma brzoskwinie. Pasta taro z brzoskwiniami. Moja zresztą, muszę przyznać, ulubiona, bo ja lubię te ciastka, ale jak mają w środku właśnie owoce. Zwyczajnie te najtańsze. Teraz spróbuję. Cudo. Ta jest pasta. Teraz je wszystkie w ogóle przełamię. Ta jest pasta, ten pierwszy właśnie tutaj. O, wygląda tak. Orzechy w środku. Słodzone jakby miodem. Osobiście przyznam, że nie za bardzo przepadam za nimi. Ale no to jest tradycja, więc trzeba jeść. To jest właśnie pasta taro i tutaj są orzechy w środku. Ten jest, będzie chyba lepiej, jak to w łapy po prostu wezmę i go wyciągnę. Ten jest znowu prawdopodobnie z lotosem, bardziej ciągnący się, ale też ma brzoskwinie w środku. Ten jest pychotka. Bardzo podobnie wyglądają w kolorze. To jest cudo, brzoskwiniowy, o matko, ale pycha. Też ze świętem środka jesieni wiąże się legenda. Sprawdzamy następnego. Okej, okay, paluchami go rozłamie. O kurczę, ten jest kleisto, gąbczasto, nierozerwalny. Zaraz wam powiem, z czym to jest. Figowy. No, jednak te sieć hoteli mają super te ciastka. Figi, no cudo. Figi, no ale oczywiście jakieś wypełniać jakaś pasta, albo słodkie ziemniaki. Albo pasta ryżowa, taki gluten, taki ryżowy. Najpierw się je robi na parze, a później je wysmaża się na patelni, albo odciska w takich specjalnych, w takiej matryce. Legenda związana jest, że była dziewczyna Changa, zresztą mi się to wszystkie legendy chińskie kojarzą z science fiction i z filmami, powiem wam, jak mi się to później kojarzy. I ta dziewczyna była, jakoś przypodobała się bogom i w nagrodę, aha, bo jej mąż zestrzelił. To były 3000 lat temu, kiedy na nieboskłonie było 10 słońc. I ten mąż zestrzelił 10 słońc. Okej, tu jest inna. Żółta. Złapię lepszym zoomem. Okej. Teraz wam powiem, jaka ta jest. Słodki ziemniak. Słodki ziemniak i kukurydza. Niam, niam, niam. Ale za bardzo mączne. O, i jeszcze w środku smak krewetek.
No dosyć ciekawe. O kurczę, mocny ten smak krewetek. Ble. Tego bym nie jadł. Słodkie z krewetkami to jest tragedia. A i wracamy do tego zestrzelenia słońc. No i ten chłopak i nazywał się Peng Hui, czy jak on się tam nazywał. W nagrodę za zestrzelenie 9 słońc. No brzmi jak jakiś film science fiction. Pychota. Dostał od bogów nieśmiertelność. I zostawił ten flakonik z nieśmiertelnością na stoliku. Ale tam ktoś chciał wykraść ten flakonik z nieśmiertelnością. I w ostatniej chwili Chang'e, ten to jest czerwony ziemniak, fioletowy ziemniak. Fioletowy ziemniak i... Teraz spróbuję. Muszę pomlaskać, jak to mają lokalsi w stylu. Fioletowy ziemniak i cukier, taki nierafinowany z trzciny cukrowej. Te ciastka są fantastyczne. Fantastyczne są, ale do wszelkiego rodzaju herbat mlecznych czy kombinacji. Wracam do historii. No i ta Chang'e w ostatniej chwili zobaczyła, że tam chcą ukraść, jakiś zły człowiek chciał ukraść ten eliksir nieśmiertelności, wypiła go cały. No i zaczęła się unosić do niebios. Nie, ale tak bardzo kochała męża, że zdecydowała się przytrzymać księżyca. Już została na księżycu. Jak popatrzycie na księżyc we wrześniu z Chin, to widzicie królika, bo ona ze sobą wzięła właśnie tam królika na ten księżyc. Coś podobnego do naszej legendy o Twardowskim. Praktycznie każda nacja ma jakąś legendę związaną z kosmosem, z księżycem, z uciekaniem, no bo wszyscy jesteśmy oparci na kulturach i kalendarzu lunarnym. Dlaczego kalendarz lunarny? No bo generalnie patrząc na księżyc można było więcej wy... O, tutaj co jest w środku. Okej, dobra. To jest słodkie jajko, żółtko. Kurczę, tego najbardziej nie lubię. Ale dobra. I dookoła. Pasta. Not bad. Tłuste to jak pasta. Jakaś owocowa pasta. Nie wiem, czy to nie będzie dynia. Tak, dynia. To będzie warzywna. Pychotka. No i od tego czasu ta Chang'e siedzi na tym księżycu królikiem. Z królikiem i tęskni za mężem. Niedługo zacznie nam pachnieć guihua. To jest ten wonny... Już kurczę, zapomniałem jak się nazywa. Jakiś kwiat, który podobnie jest do konwali, rośnie na drzewach, tak że będzie w pełni. A co najważniejsze właśnie, to chciałem się tutaj z powrotem skupić na tych ciastkach. Daje się je w prezentach. Najtańsze mogą kosztować 20, 30, 40 juanów. Takie jak te kosztują około 300 juanów, czyli 50 dolarów. Ale są i po 3000 i są po 30 tysięcy. Zależy od zawartości portfela i kto jest odbiorcą tych ciastek. Ja osobiście nie jestem miłośnikiem tych ciastek, no ale w tym okresie to trzeba się dostosować do tradycji lokalsów i jeść to, co i oni jedzą. Chińczycy mówią ru xiang shui shu, czyli jak jesteś Rzymianinem, to rób to samo, co Rumuni robią. Zaraz, nie Rumuni, Rzymianie. Jak jesteś w Rzymie, rób to, co Rzymianie robią. O. Kolorystycznie są bardzo podobne, wszak zawartość jest inna. Jeszcze raz, jajko, orzechy, pasta, brzoskwinie, daktyle. Tutaj jest ziemniak słodki, tu już zapomniałem, tutaj ziemniak fioletowy, jajko z pastą jakąś tam daktylową albo dyniową. No i nasze święta będą trwały 4 dni. W tym czasie ludzie odpoczywają, wracają często do domów. Mamy troszeczkę podwyższoną kwarantannę, także nie kwarantannę, tylko obostrzenia związane z tym, bo gdzieś tam coś znowu wybuchła plaga, także jest lekka obawa. Także wszyscy bardzo ostrożnie na siebie uważają. No i za miesiąc 10 dni święta odrodzenia Chin. Także święta za świętami. Krok za krokiem się zbliżają tutaj, żeby się delektować i odpoczywać, także żeby połączyć się z rodzinami. Spróbuję w następnych paru postach inne, bo dostaję masę tych ciasteczek, inne ciasteczka wam pokazać i podzielić się również czym smakiem. Że się za mną facet za plecami, a ja kręcę tutaj posta dla was, tylko
troszeczkę zganiłem, bo oni na telefonach tak strasznie krzyczą, że trudno to zrozumieć, no ale trzeba się przystosować, ale niestety jak robię... Właściwie tyle na tyle, pozdrawiam rodaków na świecie, wszechświecie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję za miłe komentarze, posty oraz wziernictwo. I pozdrawiam z Chin w okresie świąt środka jesieni. Jak poszukacie, na pewno znajdziecie gdzieś te chińskie ciasteczka, ciasteczka księżycowe. I jao tu cai zhilia. Stanął koło mnie robotnik, przygląda się i pluje pod nogi. No kurczę, co za dzień, no niestety. Tyle na tyle i do usłyszenia. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat.